Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. 1 maja witamy, bo tak też się umawialiśmy z Państwem, że spotkamy się 1 maja nie tylko wieczorem, a to z powodu 1 maja, czyli święta pracy tak naprawdę. To tak króciutko, proszę Państwa, na wstępie, zanim powitamy naszego gościa. Święto pracy, popularnie zwane 1 maja, Międzynarodowe Święto Klasy Robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie, właśnie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 50 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku druga międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, nie gdzieś tam z jakiejś komuny strasznej, tylko z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, a więc prawa ludzi pracy, prawa robotników. Oczywiście na przestrzeni późniejszego czasu 1 dzień maja, czyli święto pracy, no było wykorzystywane przez, i ktoś mógłby się pomylić i powiedzieć, przez system totalitarny, czyli przez komunistów. Tak, proszę Państwa, ale to będzie tylko połowa prawdy. W związku z 1 maja 1927 roku Józef Goebbels wspominał, jest Hitler, wygłosił przed audytorium w przepełnionej sali jedno ze swoich największych przemówień o przestrzeni i narodzie. Rzadko go takim widziałem i słyszałem. On jest wodzem. Chwilami łzy napływały mi do oczu, ale się ich nie wstydziłem. I tak właśnie specjalista od propagandy III Rzeszy wspominał swoje emocje związane z wystąpieniem swojego kierownika, pana ze smutnym wąsem, z okazji 1 maja, to był rok 1927. I tyle tytułem wprowadzenia. Jest z nami Andrzej Celiński, socjolog, były polityk. Ja, politykiem to się jest do końca życia, Andrzeju drogi. To nie można mówić, że jest się byłym politykiem. Nie, nie. Polityk jest w demokracji przynajmniej w tym momencie, kiedy ma narzędzia w ręku. Narzędzia pochodzące z wyboru albo z nominacji tych, którzy pochodzą z wyboru. Bo jest taka polityka, powiedzmy, parlamentarna bardziej i taka bardziej administracyjna. Nawiasem byłoby pewnie dla Polski lepiej, gdyby one były bardziej rozdzielone. No ale jest jak jest. Natomiast to ciekawe, co mówisz o tym Goebbelsie, bo to warto przypomnieć, że owszem, to jest data mojego urodzin, 50 rok. Ja się urodziłem w 50 roku. Wtedy 1 maja stał się święto pracy, tak zwane stało się świętem państwowym w Polsce. Natomiast w Niemczech hitlerowskich państwowym świętem stało się w 1933 roku, kilka miesięcy po objęciu rządów przez kanclerza Adolfa Hitlera. Dokładnie taki, mamy taki drobny rys historyczny, Państwo widzicie, zresztą będziemy do tych tablic jeszcze powracać. Rodzi się pytanie pewnie w głowach naszych widzek i widzów, dlaczego akurat Andrzej Celiński? Proszę Państwa, no, na tyle, na ile ja znam biografię Andrzeja Celińskiego, to był to po pierwsze, co chyba możesz potwierdzić, człowiek zaangażowany, już zostawmy te kwantyfikatory, walka o demokrację, prawa ludzi pracy, serce po lewej stronie, a jednocześnie jesteś jedyną znaną mi osobą, która bardzo konsekwentnie kontestuje ideę 1 maja. Porozmawiajmy o tym trochę w takim razie. To może nie tak, że kontestuję ideę 1 maja, bo idei 1 maja nie kontestuję. Ja nie lubię, nie lubiłem, zawsze nie lubiłem uczestniczyć w czymś, co jest instrumentem czyjegoś pomysłu na życie Polaków, a nie pomysłu Polaków na życie Polaków. 1 maja, za mojej pamięci, powiedziałem, że się urodziłem w 50 roku, ja nigdy w życiu nie byłem na pochodzie 1 majowym, 1 maja, za mojej pamięci, był łże świętem ludzi pracy, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że bardzo wielu ludzi chodziło na pochody z przyjemnością, bo pewnie jest coś takiego w życiu społecznym, że ludzie chcą się spotykać, także kompletnie sobie nieznani w dużych takich zbiorowiskach. Wolałbym, żeby po pierwsze władza tam swoich brudnych paluchów nie wkładała to święto za bardzo, jeżeli już to bardziej dyskretnie.
nie wykorzystywała ku chwale swojego władztwa, tej naturalnej ludzkiej potrzeby spotykania się, ale także wolałbym, żeby tego rodzaju święta bardziej po francusku obchodzić, czyli tańcem, jaką pewną swawolnością, wspólnym spotkaniem przy winie, radością. Za mojej pamięci, to była głównie szkolna pamięć, grożono nam, że jak nie pójdziemy na pochód, to nas spotkają rozmaite przykrości. No te groźby były funta kłaku warte, bo ja nie chodziłem, żadne przykrości z tego powodu mnie nie spotkały. Natomiast mówiąc, można było nie chodzić, jak się nie chciało chodzić, tak naprawdę. No ale tak samo jak i 8 marca, tak zwane święto kobiet. Też... No dobrze, poczekaj sekundkę, ale wejdę ci w słowo, przepraszam cię, bo mówisz o czymś, co jest oczywiste. Czyli człowiek działający bardzo czynnie w ówczesnej antykomunistycznej opozycji kontestuje element wpływu na masy. To święto było do imentu wykorzystywane przez komunistów. No ale potem nastaje 89 rok, realia się zmieniają, wolny rynek, prawa pracy, trochę to w cudzysłów bierzemy, bo z tym do dzisiaj mamy problem, zaczynają być czymś fundamentalnie istotnym, ale tak na co dzień. No i co? I po 89 roku też władza zabiera to święto ludzi pracy, czy Kuba, już jest tak dobrowolnie? Kuba, no zaprosiłeś mnie, to wiesz, że ja byłam czasem rewogiem wobec obowiązujących paradygmatów życia społecznego. Ja w ogóle uważam, jestem dosyć niechętny rozmaitym manifestacjom. Ja uważam, że w demokracji najważniejsze są tak naprawdę wybory. I to jest podstawowe narzędzie wpływania obywateli na to, co się wokół nich dzieje i co ich dotyczy. Jeżeli się lekceważy proces wyborczy, jeżeli się nie szuka wiedzy, nie sprawdza rozmaitych głupstw, które politycy rozmaitych partii wygadują, nie weryfikuje tego, co jest w przestrzeni publicznej, no to rzeczywiście raz na pewien czas nastąpić musi jakiś wybuch, ludzie muszą wychodzić na ulicę, muszą palić opony i tak dalej, i tak dalej. Ja zasadniczo nie lubię tego. Nie lubię tego całego takiego bałaganiarstwa, że z jednej strony zaniedbujemy swojej pracy nad jakby poznaniem rzeczywistości i decydowaniem w momentach, kiedy demokracja daje narzędzia do decydowania, a z drugiej strony takie właśnie jakieś manifestacje, które nic nie dają w gruncie rzeczy, nic z nich nie wynika. Okej, ale nie zabieram nikomu prawa do tego. Chcę, to niech sobie idzie. Jeżeli ludzie lubią być instrumentalizowani, to ani ja, ani ty, ani nikt nie ma prawa im tego zabrać. No, mają do tego najlepsze swoje prawo. Ja też się trochę spodziewałem i nie ukrywam tego, że taki gdzieś miałem w głowie plan, że ten pierwszy dzień maja będzie punktem wyjścia tylko do rozmowy o, nazwijmy to sobie górnolotnie, stanie polskiej demokracji. Bo kiedy powiedziałeś kilka minut temu, że ty w ogóle nie jesteś za taką ekspresją związaną z protestami, ale przecież sam uczestniczyłeś przez minionych 8 lat, kiedy ci pisowscy bandyci rządzili w licznych protestach, czyli jednak innej opcji nie było, skoro wybrałeś tę. No czasem jest tak, że nie ma innego wyjścia i trzeba robić to z pewnym nawet oddaniem, czego się za bardzo nie lubi. No ja nie lubię wielkich manifestacji, bo wiem, że zawsze uczestnik wielkiej manifestacji jest w gruncie rzeczy instrumentalizowany, że nie ma nic tak naprawdę do powiedzenia jako jednostka. Ale jest taki, zresztą mój rówieśnik, filozof amerykański, nazywa się Bob Fletcher, autor takiego systemu etyki sytuacyjnej, i jego książka o etyce zaczyna się od takiego zdania, że jedzie profesor jakiś tam, chyba to było w St. Louis, czyli w Missouri, w stanie Missouri, jedzie z lotniska taksówką i akurat się zbliżają wybory prezydenckie i taksówkarz mu opowiada, że jego dziad, jego pradziad, jego ojciec, wszyscy oni głosowali zawsze za
republikanami. Na to ten profesor socjologii mówi, bo to był socjolog, mówi, no to ty masz to z głowy, głosujesz na republikanów. A on mówi, nie, broń Boże, nie zagłosuję na republikanów. Czasem trzeba postąpić inaczej, niż chciałoby się postąpić. No i tyle. No. Ja nie, czasem bywa tak, zwłaszcza w ostatnich tam właśnie 8 czy iluś latach, że, przepraszam za słowo, bo to jest słowo wyświechtane, ale wypaczenia demokracji idą tak daleko i zagrożenia dla kontynuowania systemu demokratycznego są tak zaawansowane, że nie ma innego wyjścia, trzeba wyjść na ulicę po prostu. Ale słowo daję, że robiłem to z niechęcią, no nie jak Gowin, że tak powiem, w słynnym głosowaniu, kiedy był wicepremierem, ale jednak wolałbym, żeby ta demokracja funkcjonowała w taki sposób, żebym ja miał święty spokój, zwłaszcza kiedy już byłem na emeryturze politycznej i kiedy już naprawdę niech ci młodzi walczą z, no dobrze, ale z emerytury, na tyle na ile cię znam, to mimo że pewnie powiesz, że nie, to jednak bacznie obserwujesz rzeczywistość, to włączmy teraz trzeci bieg krytycznego myślenia, bo mnie to osobiście martwi, o co cię zapytam. I chciałbym znać twoją opinię, twoją diagnozę. Wybory parlamentarne krajowe, wybory samorządowe. Upraszczając na potrzeby tej rozmowy, ale jednocześnie trzymając się faktów, Tusk nie jest w stanie wygrać z Kaczyńskim. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo niska wartość kapitału ludzkiego w Polsce. Jest pewna taka legenda, że my jesteśmy niezwykle, jako naród, jako społeczeństwo, niezwykle wartościowi, wykształceni, mądrzy i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest bójda na resora. To jest nieprawda po prostu. To jest po prostu nieprawda. Jeżeli jakby jawne draństwo, bo tutaj naprawdę nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby rozgryźć te sprawy wież Kaczyńskiego. I tak no wszystko, co było, no zaczęło się od koni, przypomnę, od Michałowa i od Janowa Podlaskiego. Jeżeli raz po raz, właśnie w każdym tygodniu wybucha jakaś afera, która po prostu jest wielkim świństwem wyrządzanym przez rząd, przez władzę swojemu własnemu społeczeństwu. I ludzie na to nie reagują właśnie w głosowaniach. No to znaczy po prostu, że wartość kapitału ludzkiego jest bardzo mierna, bardzo marna. I to jest prawda, znaczy nie ma co się oszukiwać, bo jeżeli się będziemy oszukiwać, to będziemy lekceważyli konieczność wielkich publicznych inwestycji w kapitał ludzki, na przykład w szkołę, na przykład w kulturę, na przykład w komunikację społeczną, w to wszystko, co buduje wartość kapitału ludzkiego. No nie jest przypadkiem jednak to, że, przepraszam za pewne takie uproszczenie, że w Europie każde 100 kilometrów na wschód od zachodu to jest 100 kilometrów, że tak powiem, dla demokracji gorzej. Po prostu. Na szczęście i tak jesteśmy dużo lepsi, aniżeli ci, którzy są bardziej na wschód od nas, jak chodzi o wartość kapitału ludzkiego i radzenia sobie sami ze sobą, takiego układania życia, żeby było w nim więcej zdrowego rozsądku, więcej roztropności, więcej takiej uważności na to, co się robi, więcej analizy, a mniej pokrzykiwania, mniej pohukiwania, mniej takiej złości wzajemnej. Bo oczywiście wtedy, kiedy ludzie doświadczają, nie bardzo właśnie śledząc życie społeczne, doświadczają raz po raz jakiejś ogromnej frustracji, no to wylewa się złość. A złość nie jest najlepszą metodą na samorządność, że tak powiem, społeczeństwa. To jeśli mówisz... To, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, przepraszam, tylko na sekundkę, żeby myśl nie uciekła. To jeśli mówisz o marnym kapitale społecznym w naszym kraju, to chciałbym dorzucić do tego jeszcze kwestię, która mnie osobiście bardzo, ale to bardzo martwi i nasze gościnie, naszych gości także, bo o tym rozmawiamy w programach, czyli ta postępująca, galopująca polaryzacja, w której to polaryzacji najlepiej odnajdują się nie wyborcy, tylko wyznawcy. Nieważne jakiej partii, po prostu wyznawcy. I do czego zmierzam? Bo
Ta polaryzacja, ona na obecnym etapie nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, na świecie, zdaje się być polityką tak bezbrzeżnie potrzebna, ponieważ ona ma najniższy koszt dotarcia do wyborcy. Polaryzacja produkuje emocje. Ubóstwiam, nienawidzę. Nienawidzę, ubóstwiam. To jest najtańsze paliwo wyborcze. Ja niedawno rozmawiałem z Jackiem Santorskim, znanym tobie, znanym państwu, i taki fragment chciałem ci tej rozmowy przytoczyć, państwu oczywiście też, no bo tam jest mowa o liderach politycznych i wychodzi na to, że nasi liderzy polityczni tu w Polsce, wszyscy, nakierowani są wyłącznie chyba na zwiększanie tej polaryzacji. Posłuchaj Santorskiego i oddaję ci głos. Jak się układa kwestia polaryzacji w firmach, a nie tylko w życiu społecznym, i jak to zależy od funkcjonalnego i dysfunkcjonalnego działania lidera? Bo polaryzacja to są regresywne zachowania ludzi, a one w dużym stopniu wynikają z leadership w firmach. A w polityce? A w polityce też to zależy? Też, tylko że w firmie łatwiej jest to opanować, bo to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jasne. Można zwolnić kogoś, kto nie pasuje, a z państwa nie bardzo. Czyli w polityce też są za to liderzy odpowiedzialni, prawda, politycznie? Też, tylko jest to dużo bardziej złożone, bo ludzie są często zainteresowani byciem spolaryzowanymi. To ostatnie zdanie wypowiedziane przez Jacka Santorskiego, ludzie są często zainteresowani byciem spolaryzowanymi, jest taką dość jednoznaczną i straszną opinią, bo my tutaj bardzo często bijemy na alarm, że kompetencje społeczne, krytyczne myślenie, postrzeganie polityków przez pryzmat ich działalności, dokonań, a nie emocji. Emocje to jest coś najgorszego po prostu w polityce. A Santorski idzie jeszcze dalej i mówi, że no, większość ludzi jest zainteresowana byciem spolaryzowanymi. Andrzej Celiński. No, najpierw chciałem taką uwagę poczynić. Ja nienawidzę, nie znoszę wielkiego kwantyfikatora w rozmowie o sprawach publicznych. Nie ma wszyscy politycy albo żaden polityk. To jest zdanie puste. Może być doświadczenie, że bardzo wielu polityków i tak dalej, nie potrafimy tego określić, jak wielu, czasem mówimy większość, ale na pewno nie wszyscy, na pewno nie wszyscy. To po pierwsze. Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy... Przepraszam, mówiłem o liderach, Andrzeju. Mówiłem o liderach. Bo ja wychodzę z założenia, 24 godziny na dobę mieląc to, co się dzieje od lat, że liderzy polityczni w naszym kraju nastawieni są w tej chwili wyłącznie na polaryzację. Nie wydaje mi się to prawdziwe do końca, aczkolwiek poważnie traktuję, co mówisz. Nie wydaje mi się prawdziwe do końca. Ja, przepraszam, chyba wiesz, że ja nigdy nie byłem fanem Donalda Tuska. Uważam jednak, że dzisiaj, po tym doświadczeniu brukselskim, nawiasem mówiąc, moim zdaniem inteligentnemu człowiekowi, pewnie prawie każdemu, doświadczenie brukselskie dobrze robi po prostu, gdzie trzeba właśnie ucierać stanowiska, a nie wyłącznie odwoływać się do argumentu siły i argumentu większości. To jest stara prawda, że jeżeli masz swoją większość i odwołujesz się do tej swojej większości, to właśnie polaryzujesz. Dlatego, że ta mniejszość stale jest w jakiś sposób, jak chodzi o jej wartości, jej interesy, przegłosowywana. Że prawdziwy lider szuka, uciera stanowiska, szuka takich rozwiązań, które nie są wyłącznie, a nawet przede wszystkim wynikiem woli większości. To jest bardzo trudne, ja rozumiem, bo bardzo wielu ludzi, zwłaszcza w polityce, się oburza na to, jak to, no przecież to mamy mandat od ludu Bożego, chciałbym się powiedzieć i tak dalej. Znowu bój generesora. To wszystko jest nieprawda. Owszem, ten mandat coś znaczy i pewnie są takie momenty, w których nie ma innego wyjścia. Trzeba głosować po prostu. Ale zaniedbywanie właśnie u tego procesu ucierania stanowisk, to dla PiS-u to było w ogóle fundamentalne. Na przykład rezygnacja z wysłuchań publicznych. Na przykład rezygnacja z pełnego procesu parlamentarnego. Na przykład forsowanie ważnych decyzji politycznych podejmowanych przez większość w Sejmie
z godziny na godzinę, w ciągu jednej nocy i tak dalej, i tak dalej. To właśnie jest to wszystko, co jest przeciwstawne ucieraniu stanowisk i szukanie takich rozwiązań, które jakby gromadzą większą ilość ludzi, zwolenników tego rozwiązania ostatecznego, a nie właśnie ciągle bazują na tych, którzy mają moc i wykluczają w gruncie rzeczy tych, którzy przegrywają te głosowania. Więc to jest znowu banalne, ale ja jestem w ogóle chwalcą banału. Ja uważam, że rzeczy banalne trzeba powtarzać, że rzeczy banalne także oznaczają to, że wyraźnie są rzeczy, które się sprawdzają. Procesy, decyzje, postawy, warto o nich przypominać. Otóż to jest ta rzecz właśnie banalna. Prawdziwy lider jednak, cokolwiek by się nie powiedziało, szuka tego, co łączy. Łączy po szczytach możliwości, po szczytach naszych, że tak powiem, naszej siły, naszej wartości, a nie dzieli po naszych wadach, po naszych słabościach. Przepraszam, jak się słucha liderów politycznych w Polsce, to jednym ze wspólnych fundamentów ich retoryki, nieważne kogo mamy na myśli, jest mówienie o łączeniu, nie o dzieleniu. Wszyscy mówią o łączeniu. W taki czy inny sposób wszyscy mówią o łączeniu. Ale łączenie to jest przede wszystkim, przepraszam bardzo, ustępowanie. Łączenie przede wszystkim polega na tym, że próbujemy, że ciągle podejmujemy próbę zmniejszania ilości pól konfliktu i jakby takiej rzetelnej, ciągłej rzetelnej analizy hierarchii jakby potrzeb konfliktu. My nie, naprawdę nie musimy się o wszystko kłócić. Naprawdę są sprawy, które dla dobra jakby życia społecznego, właśnie dlatego, żeby to życie było, żeby relacje między ludźmi były cieplejsze, bardziej gęste, bardziej merytoryczne, mniej nacechowane negatywnymi emocjami, czasem lepiej jest rezygnować z pewnych rzeczy, które są mniej istotne, po to, żeby skupiać uwagę na sprawach, które naprawdę są ważne. No i tutaj nie szukać takich rozwiązań, które utrwalają podział, lecz ciągle dawać nadzieję w takich rozwiązaniach, nadzieję tym, dla których bieżąco dane rozwiązania nie są najlepsze. Dobrze, to przepraszam, pytanie, to z czego w takim razie, idąc tym torem, powinni zrezygnować obecnie rządzący, mając gdzieś przed sobą w perspektywie kwestię zażegnania tych morderczych podziałów? I ja rzucę coś abstrakcyjnego. Może powinni zrezygnować z kwestii forsowania praw człowieka, czyli praw kobiet, bo to boli bardzo dzisiejszą opozycję. Nie, ja nie sądzę, żeby akurat kwestia praw kobiet bolała bardzo tę opozycję. Ona jest po prostu w pełnej hipokryzji, jak chodzi o prawa kobiet. I tutaj jest pewnego rodzaju sojusz, dzisiaj się o nim nie mówi, ale on jest fundamentalny, pomiędzy dzisiejszą opozycją, czyli prawicą polską, taką prawicą, jaka ona jest, a no, absolutnie obskuranckim kościołem katolickim w Polsce, który, no, przepraszam bardzo, ale ciągle tka sobie stryczek na szyję swoją postawą. No, absolutnie już to jest nieporównywalne właściwie do niczego. My jesteśmy, jak chodzi o Kościół, który odgrywa ważną rolę społeczną i kulturową, my jesteśmy naprawdę pośród krajów katolickich, jesteśmy jakimś ewenementem właśnie nieuwagi na prawa człowieka, czyli także na prawa kobiet. To jest instrumentalne moim zdaniem, jeżeli chodzi o prawicę. Nie, no, na przykład ja uważam, że trzeba bardzo starannie wypowiedzieć dążenia obecnej koalicji rządzącej w kwestii rozliczeń ekipy PiS-u. Trzeba wyraźnie powiedzieć, co rozliczamy i gdzie stawiamy granice rozliczeń. To nie może być taka magma niedookreślona, bo ona powoduje w gruncie rzeczy utrwalanie podziału. Trzeba pamiętać, że z tego systemu, kradzieży pieniędzy publicznych, który był systemowym, tak powiem, rozwiązaniem, bo PiS budował swoją siłę polityczną na prywatyzacji kosztów funkcjonowania, na prywatyzacji zysków funkcjonowania państwa, przerzucając na społeczeństwo rozmaite koszty.
I to musi być rozliczone, ale jednocześnie, ponieważ to budowało jednak pewną siłę tej formacji, to trzeba powiedzieć, gdzie jest granica rozliczeń, dlatego że w efekcie takie niedookreślenie powoduje lęk setek tysięcy ludzi w Polsce, którzy widzą interes swój życiowy, rodzinny, żeby ciągle popierać tych polityków, którzy przez 8 lat do października zeszłego roku rządzili Polską. Zresztą to widać, jak łatwo w rozmaitych miejscach zwalniać, na przykład w mediach, zwalnia się ludzi dlatego, że pracowali w tych niby rządowych mediach, czy tam partyjnych mediach, bez analizy ich autentycznych zachowań. Do jednego wora wrzuca się tych, którzy naprawdę byli aparatczykami partyjnymi, od tych, którzy po prostu tam pracowali, ale robili wszystko, co było w ich mocy, żeby jednak się nie świnić, żeby przekazywać jakieś treści, które dla społeczeństwa są treściami istotnymi, niezależnymi od tego, kto rządzi krajem. Przepraszam, a nie jest to cena, którą się płaci w sytuacji, w której mamy do czynienia, no właściwie po 8 latach rządów PiS-u mamy do czynienia z czymś na kształt rewolucji. No to wychodzi na to, że to jest cena tego rewolucyjnego powrotu do normalności. Obawiam się, że to nie jest rewolucja ludowa, tylko to jest rewolucja w ścisłych ośrodkach władzy, rozmaitych partii politycznych, które głównym celem jest kabza. Są własne materialne interesy walczących. I to właśnie powoduje, że polityka coraz bardziej się alienuje. Bo znakomita większość ludzi w tym nie uczestniczy. My po prostu mamy niezwykle upartyjnione państwo. Partie są słabe, są słabo zakorzenione społecznie, ale jednocześnie one są omnipotentne w życiu publicznym. No to jest jakiś obłęd. To trochę mi przypomina sytuację, jaka była w okresie stalinowskim. To znaczy na przykład donosiło się na sąsiada o coś, żeby go wsadzili do więzienia, żeby przejąć jego mieszkanie. No. U nas tak jest trochę z państwowymi etatami, że jakiś skurczybyk donosi na kogoś, że on na pewno pracując, nie wiem, w telewizji czy w radiu publicznym to był suchym kotem. Bez analizy, że tak powiem, czy był, czy nie był, porównawczej do innych i tak dalej, po to, żeby samemu w to miejsce wejść. W świetle tego, co mówisz, przynajmniej taki ja wysnuwam wniosek, postępująca polaryzacja jest nie do odkręcenia. Nie, nie do odkręcenia, ale to wymaga... Ale to sekundkę, przepraszam. Nie. Poczekaj, sekundkę, ale to jeśli jest nie do odkręcenia, to do czego to doprowadzi w perspektywie bliskiego i dalszego czasu? Jeśli nie jest do odkręcenia, to doprowadzi do stałego pauperyzowania zarówno materialnego, jak i politycznego Polaków. Dlatego, że ja znowu należę do tych ludzi, to jest kwestia może wiary, aniżeli wiedzy, ale do ludzi, którzy wierzą w to, że w dłuższych okresach czasu istnieje ścisły związek pomiędzy dominującymi wartościami w życiu społecznym, a powodzeniem ekonomicznym tych społeczeństw. Że nieprzypadkowo Zachód Europy dzisiaj, w XXI, XX wieku, XIX wieku, materialnie miał się lepiej, że miał to ścisły związek z wartościami, które dominowały życie społeczne. Dlatego tak istotne jest, przepraszam, tak istotna jest ta debata europejska w związku z Węgrami i Polską, jak chodzi o prawa człowieka, jak chodzi o niezawisłość sądów, bo to odnosi się właśnie do wartości. W krótkim okresie czasu to nie ma większego znaczenia, tak naprawdę, poza tym, że jest denerwujące. Natomiast w takim myśleniu o państwie, o społeczeństwie, w kategoriach pokolenia, dwóch, trzech, pięciu pokoleń, to ma fundamentalne znaczenie. I to jest oczywiście kwestia leadership, to jest kwestia liderów. Stąd ja nieprzypadkowo wspomniałem nazwisko Tuska. Wydaje mi się, że jestem wiarygodny, bo naprawdę trudno znaleźć człowieka, który rzetelnie, ale bardzo krytycznie podchodził do niego, zwłaszcza w pierwszej kadencji jego dwukadencyjnych rządów poprzednim razem. Uważam, że on nam stworzył PiS,
on nam wyniósł do władzy Kaczyńskiego przez likwidację jakiejkolwiek alternatywy w gruncie rzeczy. On spowodował się to, o czym ty mówisz, że ten konflikt między bardziej liberalnym podejściem do polityki i bardziej, powiedzmy, autorytarnym podejściem do polityki, bardziej upartyjnionym, no, był mu na rękę i nie próbował się jakby wyzwolić z tej łatwizny, ale dzisiaj jest zupełnie innym człowiekiem. Ale przepraszam, dzisiaj po tym treningu europejskim mamy do czynienia z politykiem europejskim. Dobrze, ale dobrze, ale jednocześnie ten polityk europejski, dla jasności, ja jestem absolutnie zaprzedanym przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie wychodzę z takiego logicznego założenia, zawsze to podkreślam, że ludzie, którzy są w miejscu, w którym ja jestem, nie są od tego, żeby lubić albo nie lubić polityków, tylko są od tego, żeby patrzeć krytycznie na każdą władzę bez względu na to, skąd ona się wywodzi. Jednak naddatkiem w Polsce jest to, o czym sam powiedziałeś i o czym mówimy, czyli rozliczenie PiS-u. Ale do czego zmierzam? Mówisz o tym, fakt rzeczywiście, Tusk po Europie jest człowiekiem, który się zmienił, ale też ja czasami obserwuję w wielu sytuacjach, że wracając, mimo że Polska jest w Europie, wracając z tej urzędniczej Europy do Polski, Tusk znowu musiał wejść w polskie buty. Co mam na myśli? Sekundkę, co mam na myśli? Pełna zgoda. Nawet gdzieś na Facebooku jakieś 2 miesiące temu napisałem o tym. Ale poczekaj, bo chcę jedną tylko rzecz powiedzieć. Co mam na myśli konkretnie mówiąc o polskich butach? Mówiłeś sam o tym, że nie było alternatywy. Czytaj też można to, nie, różnorodności. Przecież w tej chwili premier chce wchłonąć lewicę. Czyli znowu pozbawia tej różnorodności. Chce pozbawić różnorodności. Bardzo trudny dla mnie temat, bo nie bardzo mi wypada krytycznie gadać o lewicy. Chciałbym się uciec od tego tematu, mówiąc tyle tylko, że ta lewica jest nieprawdopodobnie rozczarowująca. Nieprawdopodobnie rozczarowująca, po prostu. No ta historia ze Śmiszkiem, z Biedroniem do wyborów do Parlamentu Europejskiego to po prostu jest taka porażka, że w głowie się nie mieści. Że wycinamy wszystko naokoło, żeby, że tak powiem, swoją prywatę, swoje dupska wsadzić do Parlamentu Europejskiego. To po prostu w głowie się nie mieści. Ale to ty teraz powtarzasz. Na lewicy. Ale przepraszam, powtarzasz, poczekaj, powtarzasz swoje własne słowa. Kiedy padło hasło rewolucja, jasno powiedziałeś, że to nie jest rewolucja ludowa, to nie jest rewolucja ludzi, tylko to jest rewolucja wąskiego grona polityków nastawionych wyłącznie na swoje własne korzyści. No to oczywiście, chyba nie jesteś zdziwiony. Oczywiście, pamiętamy przecież jak Biedroń kandydował po raz pierwszy do Parlamentu Europejskiego, jak się zarzekał, że złoży mandat zaraz po zwycięstwie. Doskonale to pamiętam. W końcu poszło o własną prywatę, dokładnie tylko o to i to jest ciągle rozszerzane jakby. Ale to zostawmy, nie chcę o tym za dużo gadać. Ja uważam, że u nas te podziały, ta partyjność jest nieprawdopodobnie bez sensu rozproszkowana. Że u nas jest miejsce po prostu na partię demokratyczną, gdzie się zmieszczą i konserwatyści od liberałów, liberałowi, liberałowie, demokraci i lewica. I że w gruncie rzeczy różnice między nimi są różnicami ambicji i obliczania szans na własne osobiste miejsce w strukturach władzy politycznej. Że to nie są różnice programowe. One są programowo na tyle błahe, że w gruncie rzeczy nie mają one znaczenia. To rozproszkowanie partii politycznych jest po prostu kolejnym dowodem na to, o czym ty mówisz. To znaczy, że polityka, określając jakby swoje cele, granice jakby możliwego i tak dalej, współczesna polska polityka jest polityką w gruncie rzeczy bardzo wąskich i prywatnych interesów tych, którzy się nią zajmują. Że to już nie jest myślenie o państwie. No prosta rzecz. Wydawałoby się, że przychodzi Platforma Obywatelska do władzy, PiS odchodzi, to jedną z pierwszych rzeczy, którą robimy, służbę cywilną. Po tym wszystkich nadużyciach, jakie były, próbujemy postawić żelbetowy mur pomiędzy polityką demokratyczną z wyboru itd., a administracją publiczną. Próbujemy wyczyścić to, próbujemy jakby podnieść znowu z gruzów tak naprawdę
służbę cywilną. Przecież dzisiaj nikt już o tym nie mówi. Nawet lewica o tym nie mówi. Już nie mówiąc o Platformie Obywatelskiej, nie wspomnę o PSL-u, bo on zawsze się żywił na państwie. No ale partie o tym nie mówią, to chyba też jest rzecz oczywista, bo upraszczając, chodzi o etaty dla swoich. I teraz dochodzimy do 25 klu w naszej rozmowie, bo znowu wracamy do tej polaryzacji. Zobacz, taki prosty mechanizm. A to ci pisowcy, z czym ja się zgadzam, rozkradali ten kraj i tak dalej. I mówisz o służbie cywilnej. Nie ma korpusu służby cywilnej, nie ma de facto konkursów, ale my jako przeciwnicy PiSu generalnie mówimy, że już wszystko jest w porządku. A wszystko jest w porządku tylko dlatego, że idą do tych spółek nasi. Nasi. To jest jedyny kwantyfikator. Nasi. Wtedy wszystko jest w porządku. I jak ktoś krzyczy, na przykład ja, a co z konkursami? Andrzej, to nie jest skarżenie się. To jest kolejny mechanizm, który się dzieje. Co ja czytam czasami, kiedy mówię o tym, kiedy rządzą politycy, na których głosowaliśmy? Gdzie są konkursy, pytam. W odpowiedzi bardzo często słyszę: spieprzaj do PiSu, pisowcu. Nie jestem wyznawcą, nie wyborcą, nie jestem wyznawcą obecnej władzy, mam się wynieść do PiSu, bo jestem pisowcem. Andrzej, to jest rak, który toczy to społeczeństwo, ku jego uciesze. Pozwoli, że nie będę się z tobą kłócił o to, bo... To, o czym mówisz, jest niemieckie. Ja mam taką samą diagnozę. Z tym, że no ja mam nadzieję jednak, że to nowe pokolenie, znaczy okej, no też możemy rozmawiać o negatywne przykłady, ale to nowe pokolenie, powiedzmy dzisiejszych 35-latków, 30-latków, zwłaszcza tych, którzy mają za sobą trening w organizacjach pozarządowych, ale takich prawdziwych, pomocowych organizacjach samorządowych, organizujących ludzi, że oni będą jakoś generować przywództwo czy przywódców myślących bardziej o dobru wspólnym, o rzeczach, że tak powiem, czym się powinna polityka zajmować, aniżeli o swojej prywacie. Ale żeby tak się stało, to trzeba bardzo pilnować tego, żeby polityka nie była trwale lepszą przestrzenią dla indywidualnego awansu społecznego, aniżeli rozmaite kreatywne domeny czy dziedziny życia, takie jak praca właśnie, jak praca profesjonalna i tak dalej. W Polsce polityka jest taką dziedziną, w której następuje takie bardzo wyraźne rozwarstwienie pomiędzy indywidualnymi korzyściami płynącymi z uprawiania polityki, a kwalifikacjami niezbędnymi do tego, żeby robić to profesjonalnie dobrze. Tu niestety można być dosyć kiepsko i profesjonalnie bardzo wysoko zajść, jak chodzi o uzyskiwane apanaże. No dobrze, to ja bym chciał, żebyśmy jeszcze zawrócili, bo ja stwierdziłem, że moim zdaniem ta, podkreślam, galopująca polaryzacja jest nie do zatrzymania. Ty jesteś socjologiem, masz nieprawdopodobne doświadczenie polityczne, bo masz takie, to w takim razie chciałbym, żebyśmy uściślili, czy na obecnym etapie możemy kolejne kwantyfikatory wrzucać tego, jak wygląda komunikacja ze społeczeństwem, jak jest prowadzona, jak wygląda edukacja, jakie są pomysły na edukację, etc., etc. Czy twoim zdaniem ta polaryzacja rzeczywiście jest nie do zatrzymania? Jeszcze raz to pytanie zadam, żeby to wybrzmiało. I nie pytam o to, co trzeba zrobić, żeby ona była do zatrzymania, bo o tym rozmawiamy w wielu programach, tylko chciałbym, żebyś był w stanie dookreślić konsekwencje, jakie nas czekają, jeśli będziemy tkwić w tej polaryzacji, w tym zachwycie wobec polityków, których kochamy, i nienawiści wobec polityków, których nie akceptujemy. Co się stanie i w jakiej perspektywie? W negatywnym scenariuszu będzie tak, że ciągle, co się dzieje w Polsce od dobrych 200 lat, że Polska będzie drenowana jakby z tej najlepszej, najbardziej, z jednej strony zbuntowanej, ale z drugiej strony najbardziej, tak powiem, poszukującej
części młodzieży kończącej studia itd., itd., że jednak będą albo udawali się na emigrację wprost, fizyczną, albo będą emigrować wewnętrznie, to znaczy będą przy dzisiejszych możliwościach i ewolucji rynków pracy, jaka jest, że mogą mieszkać w Polsce, ale że tak powiem, tak naprawdę nie żyć sprawami Polski. To przy negatywnych scenariuszach. Ale ja powtórzę, ja mam trochę inne zdanie niż ty. Ja uważam, że można mieć nadzieję. Owszem, jest to proces bardzo powolny. Bardzo wiele zależy od absolutnej czołówki, od liderów. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że Polskę można zmieniać wyłącznie poprzez władzę. Że Polska, bo ona kulturowo jest zakotwiczona w bagnie. I wobec tego, czasem mówię w poleskich bagnach, kulturowo nie jest zakotwiczona, wobec tego tak naprawdę, żeby dokonać prawdziwej zmiany, trzeba mieć narzędzia władzy. I nawiasem to była moja pretensja do Platformy Obywatelskiej poprzednich dwóch kadencji, że mając władzę, mając własnego prezydenta przez większość, że tak powiem, czasu swojej większości parlamentarnej, ta ciepła woda w kranie, w gruncie, że nie wykorzystali możliwości, jakie mieli. A nikt inny takiej możliwości nie miał. Wydaje mi się, że teraz jednak, nawet w tym klubie parlamentarnym, jak ja za bardzo PiD-u nie obserwuję, ale jak trochę na to patrzę, to jednak tam się pojawiło trochę takich 40-latków, powiedzmy, może 6 osób, może 10, może 15 osób, które w moich bardzo twardych i bardzo, bardzo trudnych kryteriach spełniają moje kryteria. Znaczy uważam, że oni zajmują właściwe miejsca dla siebie, że oni przynoszą Polsce korzyść swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją pracą. Bardziej aniżeli powiedzmy 10-15 lat wcześniej. No i Muszę dać kontrę. Bo no, inaczej nie możemy się ze sobą zgadzać w kółko. Muszę dać kontrę. Tym bardziej, że ja z kolei jestem wyznawcą i fanatykiem krytycznego myślenia. Wszyscy sobie, jak tutaj jesteśmy, zdajemy sprawę, jaką gigantyczną niekompetencją właściwie we wszystkich obszarach byli PiS-owcy i ich nominaci przez minionych 8 lat. Nie ma co tego powtarzać, bo to wszyscy wiemy. Zło, zło, złem i jeszcze większym złem pogania. Ale do czego zmierzam? Pytanie, ile twój syn ma lat? Ja mam bardzo wielu synów. Najmłodszy. Najstarszy ma 52, najmłodszy ma 8. Nie, 8. Dobrze, słuchaj. Czy posłałbyś swojego 8-letniego syna do szkoły, w której wszystkich przedmiotów nauczaliby spawacze? Przy całym szacunku dla pracy spawacza. Historii naucza spawacz, geografii naucza spawacz, polskiego naucza spawacz i tak dalej. Posłałbyś go do takiej szkoły? Oczywiście bym nie posłał, ale tu nawiasem mówiąc dotknąłeś niezwykle istotnego... Poczekaj, bo ja chcę tylko skończyć myśl, Andrzejku, chcę skończyć myśl. Więc nikt normalny by nie posłał w takiej sytuacji. Mówiliśmy o Korpusie Służby Cywilnej. Wejdźmy piętro wyżej na chwilę, na tych najważniejszych decydentów. Ministrem Obrony Narodowej jest lekarz. Ministrem zdrowia jest nauczycielka. Andrzej, to jest ten sam schemat. To jest ten sam schemat, który w fundamencie sprowadza się do niekompetencji. Nie zgadzam się z tą. Nie wchodzę w personalnie. Chodzi mi o system. Ministrem Obrony Narodowej jest polityk. Ministrem zdrowia jest polityk. Problem polega na tym, żeby ci politycy potrafili ściśle określić swoją rolę i alimentować swoją pracę rzeczywistymi fachowcami, którzy politykami nie są, natomiast potrafią pełnić służbę rządową. Spójrz na rząd SLD Leszka Millera. Leszek Miller był tym premierem, który stanął wobec dylematu: wejdziemy razem tam z Węgrami, Słowacją, Słowenią, Czechami, Słowenią, Cyprem i tak dalej do Unii Europejskiej, czy też będą oni wejdą, a my zostaniemy, dlatego że my byliśmy potwornie zapóźnieni. I co zrobił? W pełni, w 100%, poza samym procesem negocjacyjnym, w 100% oddał władzę rządu do przygotowania Polski, nadgonienia czasu Hibnerowej.
która nie była polityczką w gruncie rzeczy, która była absolutnie fachowcem. Bo rzeczywiście prawdziwy polityk to jest ten, który umożliwia spełniania rządów, ale jednocześnie posługuje się ludźmi, którzy potrafią wykonać tę robotę, której on nie potrafi wykonać. To w takim razie... Ale żeby to zrobić, trzeba po pierwsze mieć właściwą motywację, a po drugie, przepraszam znowu za pewien obscenia, potrafić wyrwać z dupy pióra pawie. Trzeba umieć się ograniczyć, samemu ograniczyć. Dobrze, to teraz powiedz mi, czy ty widzisz, jesteś w stanie dookreślić wartość fachowości w dzisiejszym rządzie, jeśli przyjmiemy, okej, okay, ja znam ten argument i ja go też w jakimś stopniu akceptuję, że ministrem jest polityk, tylko z drugiej strony jest pytanie, dlaczego polityk nie może być fachowcem w materii resortu, którym zarządza. Ale okej, okay, idźmy dalej. Współpracownicy tych ministrów. Rząd jest większy niż zapisu, bo jest więcej partii w koalicji. Tak, dokładnie. Kwestią doboru współpracowników jest wyłącznie parytet partyjny tych, którzy mają współpracować z ministrami. Jest gorzej, bo tam jest taka konstrukcja tego rządu, w której każda z partii ma wiceministrów w każdym resorcie. I tu się budują takie stajnie właściwie partyjne. To jest, nawiasem mówiąc, ja nie wiem, ja nie jestem w butach Tuska, ja nie wiem, jakie on miał możliwości. Był wielki, że w ogóle skonstruował, przecież pamiętamy, że oni nie chcieli wspólnej listy jego partnerzy, no, że to w końcu jest zlepek partii politycznych. Zgoda, Tuskowi niczego nie zabieramy, absolutna zgoda, tylko gdzie jest ta fachowość, Andrzeju, w tej sytuacji? Nadal jej nie ma, po 8 latach PiSu. Jest partyjność. No więc właśnie, to jest problem, jakie miał możliwości. I z drugiej strony problem kultury politycznej. No, to jest tak, że dzisiaj wydaje mi się, że Polacy głosując na poszczególne partie nie żądają od tych partii przywrócenia społeczeństwu państwa, że w gruncie rzeczy sami Polacy, sami wyborcy dzielą Polskę partyjnie. I to na przykład widać w wyborach samorządowych. No. Te wybory były trochę lepsze, nawet dużo lepsze od poprzednich wszystkich wyborów, bo jednak na tym najniższym szczeblu okazało się, że szczyt partyjny już przestaje funkcjonować, że jednak są lokalni działacze, którzy znani swoim wyborcom, którzy przeskakują przez kandydatów partii politycznych. No ale jednak ciągle jest tak, że duża część motywacji, to widać w decyzjach wyborczych, w wyborach samorządowych, to są motywacje takie, jakby dotyczyły rządu krajowego, a nie rządu gminą, rządu województwem, które ma zupełnie inne zadanie i zupełnie inne narzędzia. Więc znowu tu mamy do czynienia z bardzo młodą demokracją. To jest naprawdę, bo tam się gada rozmaite rzeczy, ale przecież okres międzywojenny w Polsce to była żadna demokracja. Dokładnie żadna demokracja i co więcej, z każdym rokiem było gorzej. To nawiasem był proces europejski w ogóle, no ale tak było. Więc my w gruncie rzeczy tę demokrację dopiero, to półtora pokolenia dopiero. No nie ma takiej tradycji, w której jakby chłopak 18-letni czy dziewczyna 18-letnia wychodząc z domu już wie, jak to powinno funkcjonować. No. Stąd też to, czego zaczęło się ta polaryzacja, jest najłatwiejszym sposobem rządzenia. Dlatego, że ona zwalnia polityków od eksploatowania mózgów ludzkich swoich wyborców. Wystarczy, że tak powiem, hasło, proste hasło, kogo nienawidzić. No i tu możemy postawić kropkę na dzisiaj. Andrzej Celiński, socjolog, były polityk, obserwator naszej rzeczywistości. Z mojego punktu widzenia, mam nadzieję, z Państwa również, ja się cieszę na te rozmowy zawsze z Tobą. Myślę, że częściej powinniśmy się spotykać, bo tu się pojawiają wnioski, które nie pojawiają się w naszej przestrzeni publicznej, w naszym dyskursie politycznym i okołopolitycznym. Andrzeju, dziękuję Ci pięknie i do rychłego zobaczenia w takim razie. Trzymaj się ciepło, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pięknie. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za twoje zaangażowanie. A ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę pierwszego dnia maja. Ten pierwszy dzień maja był oczywiście tylko takim leitmotivem do tego, żeby wyjść z jakiegoś założenia i pójść dalej. Wiem, że Państwo lubicie Andrzeja Celińskiego, w związku z czym będziemy pertraktować, żeby pojawiał się w naszych programach częściej. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za to, że nas wspieracie, bo dzięki Wam nadajemy. Ważne jest drobne, ale stałe wsparcie. Dwie kawy miesięcznie mniej, to dobrze wpłynie na serce. Do zobaczenia na naszym kanale i przypominam Państwu, że od poniedziałku do piątku na żywo programy o godzinie 21. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz.